EA Games. Challenge everything. If Harry Potter goes back to Hogwarts, he will be in mortal danger. Ron, look! Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny let's play na moim kanale. Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic, tym razem na PlayStation 2. Jest to trzecia i zarazem ostatnia gra z tego maratonu Komnaty Tajemnic, który zapowiedziałem, który w zasadzie trwa. I co jest zabawne, dzisiaj będziecie widzieli chyba... O kurde, tego nie chcemy już słuchać, nie chcemy tego słuchać. Będziecie widzieli dzisiaj, kurcze pieczone, kolejny odcinek z Komnaty Tajemnic, tym razem na PS1. No bo w tym momencie, kiedy ja to nagrywam, to trwa let's play z wersji na PS1. A ja dzisiaj, czyli 11 maja o godzinie 8:40. I co jest najlepsze, jestem też po nagraniu jednej sesji z Jacka i Dextra Zaginionej Granicy. To stwierdziłem, że żeby sobie jakoś umilić jeszcze ten poranek dzisiejszy, środowy, to zagramy sobie i nagramy pierwszą sesję z Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic na PlayStation 2. Tak więc, moi drodzy, wejdźmy sobie w opcję, zobaczmy, czy aby na pewno wszystko się zgadza. Wibracje oczywiście sobie wyłączamy, dlatego że ja nie lubię bardzo wibracji. I miałem taki malutki problem z ogarnięciem tej gry. A mianowicie, nagrałem sobie tę grę na płytę DVD i w ogóle... gra nie chciała mi działać, bo okazuje się, że niektóre gry na PlayStation 2, jak mało ważyły, to one mogły pójść na płytce CD. No i okazało się właśnie, że właśnie w ten sam sposób działa tak właśnie Harry Potter i Komnata Tajemnic na PlayStation 2. Zamiast, wiecie, zamiast płytki DVD, to trzeba użyć płytki CD. Tak więc bez zbędnego przedłużania wchodzimy sobie w nową grę i rozpoczynamy, kurczę pieczone, przygodę. No, tak więc, let's go! Welcome to the Burrow, Harry. Did any of you ever give a thought of how worried I'd be? Benzentine, no note, car gone. Mom, could have crashed out of my mind with worry. Did you care? Never, as long as I've lived. But Mom... Now get outside and start denoming. I've had it up to here with all of you. Except you, of course, Harry. I'm not cross with you. You ready to do a bit of denoming then, Harry? Well, I'm not sure, Ron. I've been with Dursleys so much this summer, I'm a little rusty. No to kurczaki pieczone, możemy teraz sobie gierać. I powiem wam szczerze, że kurde, Nora w wersji PlayStation 2 naprawdę bardzo solidnie wygląda. Ogólnie graficznie Pottery na PS2 bardzo ładnie wyglądają i czuć, że kurde... Tutaj twórcy się
bardzo mocno postarali nad produkcją tej gry, bo z tego co wiem, o ile dobrze pamiętam, tę grę akurat robiło Eurocom, w sensie Eurocom wydało. I nie wiem, czy oni czasem też nie są odpowiedzialni za tę gierkę. No ale nic to. Tak to się właśnie, moi drodzy, wszystko prezentuje. W tle przegrywa nam już znany nam utwór z Nory. I to jest naprawdę bardzo fajne, że wersje na PlayStation 2 oraz na PlayStation 1 pokazały i przedstawiły tutaj wątek Nory. Jedyne, co mi się troszeczkę nie podoba, to to, że Zgredek nie przedstawiał tych wydarzeń, że Harry Potter nie może wrócić do Hogwartu, tylko teraz narrator to przedstawiał, co w mojej opinii jest takim delikatnym minusem. Nawet całkiem sporym minusem, ponieważ Zgredek w ogóle nie jest wspomniany w tej gierce. Tak kompletnie go, nie wiem, no pozbyli się. Szkoda trochę. No ale dobra, podejdźmy sobie teraz do Freda i George'a, bo myślę, że tutaj musimy w zasadzie do nich teraz podejść. Porozmawiajmy sobie z nimi. Okej. Czyli będziemy musieli tutaj wycelować w to chyba. Tak mi się wydaje. Once you learn some second year magic, you'll be able to ring the bell. You know, Harry, you can cast Flipendo on a whole bunch of things lying around the burrow, and if you do, you might be surprised at what you find. Kurde, troszeczkę zdymałem, bo teraz, od teraz już mogę wam to obiecać, bo troszeczkę tutaj się zajebałem, brzydko mówiąc, gównem. Mianowicie od teraz, jeżeli będzie jakaś cutscenka, to ja będę kamerkę wyłączał, żebyście mogli zobaczyć pełny tekst. A, mimo że nie jest to jakoś za bardzo wymagane, to jednak zrobię tak, bo why not, czemu by nie. I troszeczkę, kurczę, pieczone, szkoda, że nie ma tutaj tej sekcji z PlayStation 1, gdzie to zwiedzaliśmy sobie ogólnie Norę, atakując kosiarki, wiecie, przeteleportowując kamienie, pomoc ojcu Rona, Freda, George'a, Ginny, Arturowi, w sensie, że pomagaliśmy. No ale mimo co, kurczę pieczone, ładnie to się naprawdę prezentuje. Tylko szkoda, że to jest jedyna w sumie sekcja, w której tutaj jesteśmy, że nie ma jakby wątku Nory bardziej rozwiniętego. No bo jednak, no spójrzcie, ta polana, ten las ogólnie, proszą się o to, żeby jakiś poziom zrobić tutaj. Aż się one, kurde, proszą, ale cieszmy się, że chociaż w ogóle Nora została tutaj przedstawiona, no nie? A teraz pójdźmy do tej stajni, bo chyba coś tutaj dla nas jest przygotowane. Skoro chłopaki tutaj poszli, no to najwidoczniej musimy tutaj iść. There are gnomes everywhere. Look, they're up in the rafters. Okay, Harry, target the little pests and flipendo them off the rafter. Okej, czyli będziemy musieli atakować gnomy. Jasna sprawa. To jest przyłaś tutaj w cfelu, kurde. I następnego trzeba będzie zaatakować. Bo się tutaj chowa za tymi. Nie wiem w ogóle, co to, kurcze pieczone, jest nawet. To są jakieś worki z cementem? Nie wiem. Trochę to tak wygląda. Przy okazji sobie fasolki pozbieramy, no bo my bardzo lubimy zbierać fasolki. Dawaj. Dokładnie tak. O to chodziło. O to chodziło, proszę państwa. Okej. Można i tak. Dobra, więc teraz... O, możemy sobie tutaj właśnie fasolki zebrać. I jak możecie zobaczyć, tam u góry jest karta czarodziejów. Ale ja nie mogę jej zebrać z jakiegoś powodu, bo nie wiem w ogóle, jak tam się, kurczę pieczone, dostać. Naprawdę, serio wam mówię, nie wiem, jak się tutaj, kurczę, dostać. Żeby tam do góry się dostać, żeby mieć tę kartę, no nie? Za dużo słowa dostać w jednym zdaniu, trzeba to ograniczyć. Żadnej drabiny, tutaj nic nie ma. Szkoda, kurczę, szkoda, bo bym się tutaj dostał i bym zebrał co moje, ale... No najwidoczniej nie możemy tego zrobić na tę chwilę. Chyba, że będzie tutaj można w magiczny sposób wrócić, w co wątpię bardzo, ale... No dobra, lecimy dalej z koksem. Harry,
We'd like you to meet our washing machine. Huh? Dad tried charm. Now it's This is a good opportunity to practice some dueling. Dueling? And keep moving round it in class for Pendo when the door is open. Don't be scared. No kurde, powraca nasz stary i lubiany przeciwnik z wersji PS1-kowej Komnaty Tajemnic, czyli zabójcza pralka. Jedziemy z koksem, z tym frajerem. Ogólnie co możecie też zobaczyć, to wersja na PlayStation 2 różni się od GameCube'owej i Xbox'owej chociażby tym, że wersja GameCube'owo-Xbox'owa jest płynniejsza niż wersja na PlayStation 2, bo to jest ten sam problem co z kamieniem filozoficznym na PS2. O! That sorted it, Harry. I'd love to see that in Aunt Petunia's kitchen. You look like you need a chocolate frog. Here you go. You have to knock the frog out before you can catch it. Right, let's go throw some gnomes. No właśnie, chciałem to powiedzieć, znaczy, co chciałem dopowiedzieć, o, może tak to skomentuję, żeby nie było przypału, że ja tutaj o czymś mówię, a potem wychodzi na to, że pomidor pierdoli, ale nie wie co pierdoli. Więc tak, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć to, że problem z kamieniem i komnatą na PS2 jest taki, że te gry w ogóle nie chodzą w 30 FPS-ach, bo to są gry, które chodzą w 25 bodajże FPS-ach. No. I to jest taki, no troszeczkę minus wersji na PS2, bo no jeżeli chodzi o klatkaż, to jest ona bardzo mocno niestabilna. I coś widzę, że tutaj możemy się dostać i wydaje mi się, że w pewnym stopniu, no właśnie, możemy się taki oto sposób do karty dostać. Ho, 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 ho! Halo, halo, co to ma znaczyć? Co, chcieliście przede mną ukryć? Wizard card. Ja, znamy tę śpiewkę, wszystko i tak dalej, więc kogo żeśmy tutaj zebrali w tym folio magii? Elfrida Klack, 1612-1687. Okej, dobra. Oczywiście pod tym tekstem będzie przetłumaczenie, jak ja to widzę, nie? W sensie, o, kurde, co jest grane? Ej, proszę wyjść mi z folio magii. No, będzie przetłumaczone to na język polski, co tam dokładnie pisało, ponieważ no niestety, te Harry Pottery są o tyle ubogie, że tutaj Harry nie czyta tego, co dana, jakby daną kartę, no nie? Więc sami musimy sobie tutaj dopowiadać co i jak i gdzie. Swoją drogą piękny, kurde, ten, wschód słońca, nie? A teraz pójdźmy do chłopaków zobaczyć, co oni tam dla nas nowego przygotowali w tym tak zwanym tutorialu. We need to get a move on with the denoming. Mum will go mad if she finds any gnomes left in the garden. Look, there's one over there. What you have to do is flipendo them until they're dazed and confused. Wow, I've got to try this. Then you grab hold of them and spin them round. And chuck them out of the garden. Nice one, Fred. That went miles. O, mamy powtóreczkę z rozrywki. Pamiętacie rzut gnomem z wersji na PS1? No to coś takiego tutaj również powraca. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba, że coś takiego tutaj twórcy też zrobili. Tylko że to jest troszeczkę inny rzut gnomem w przeciwieństwie do tego, co mieliśmy w wersji na PS1. Bo jak widzicie, tutaj nie mamy kilku obiektów, tylko tutaj mamy co jedynie dwa obiekty, które możemy zaatakować w ten sposób. Co jest jak najbardziej spoko. To tutaj trochę mi nie wyszło, nie będę tego ukrywał. Fred ma 125 punkty. Teoretycznie jesteśmy w stanie go przebić, ale czy aby na pewno? No tutaj nie chcę jakby nikomu nic obiecywać, że na bank go przebije w punktach, bo nie oszukujmy się, ja tu bardziej chcę po prostu zaliczyć to i przejść dalej, czyli między innymi całe te HP gnoma zużyć, no nie? Znaczy zużyć, pozbyć się całego jego zdrowia. Jego punktu zdrowia. Po prostu go pokonać w pewien sposób. No bo nie oszukujmy się, to wygląda tak jakbyśmy mieli go pokonać. Jakby to miał być jakiś kurde boss fight.
I przy okazji będę musiał postarać się, żeby jakby troszeczkę wyżej i dalej rzucić, bo wiem, że jest taka możliwość, że można troszeczkę się bardziej postarać, a ja jednak chcę się bardziej postarać, jeżeli chodzi o rzut gnomem. O właśnie, coś takiego, tylko jeszcze fajnie byłoby, gdybyśmy trafili w punkt, bo z tego co pamiętam, kiedy trafimy jakiś z tych punktów, to możemy dostać kartę czarodzieja. Nawet pamiętam, że sobie ćwiczyłem i miałem coś takiego, no nie? Coraz dalej właśnie. A może, kurde, nie wiem, spróbujemy w tego stracha na wróble, to może chociaż to się uda. Dobra, gdzie jest następny? Dawaj mnie go. Jedziemy z koksem. No trochę nie w tę stronę, troszeczkę nie w tę stronę. Ty cymbale jeden! Co to miało znaczyć, kurde? Chciałeś mnie zabić? Nie no, cały czas ja tu przy 54 jestem, masakra. Tomorrow, Diagon Alley, then platform 9¾. For someone who's never denomed before, you've done an excellent job, Harry. Almost as good as Gilderoy Lockhart himself. Thanks, Mrs. Weasley. No, przyszła tutaj matka, kurde. I dała reprymendę wszystkim, że ej, co to ma znaczyć? Późno jest, do spania, kurde! Co wy sobie wyobrażacie? Co to ma znaczyć? I swoją drogą w selekcie możemy znowu zobaczyć zadania, jakie mamy tutaj do zrobienia. I mamy obecnie wszystko zrobione, więc moglibyśmy zakończyć dzień. Ale ja mimo co spróbuję jeszcze rzucić w ten... No, jak to się mówi, rzucić w jakiś z tych... W jakąś z tych przeszkód, no nie? Żeby... Po prostu było, nie oszukujmy się, zależy mi trochę na tym. Chciałbym spróbować. Do kilku razy sztuka, jak to się mówi. A wy ogólnie, jakie macie wspomnienia z Harrym Potterem i Komnatą Tajemnic na PS2? Bo jestem ciekaw, może ktoś tutaj z osób oglądających znajdzie się, kto grał osobiście w Harry'ego Pottera i... W Harry'ego Pottera, tak, w Harry'ego Pottera i Komnatę Tajemnic na PS2. No trochę nie w tę stronę, zdecydowanie. Ale kurde, patrzcie, przebiłem siebie o jeden punkcik. I jedna rzecz mnie zastanawia, tak całkowicie szczerze. Ja wiem, że zadam to pytanie po raz drugi, bo już to zadawałem w Komnacie Tajemnic na PS1, ale dlaczego oni używają czarów poza szkołą, to jest raz, a dwa, dlaczego wszyscy tutaj są w szatach Hogwartu? Znaczy w szatach Slytherynu. Myślał Indyko niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli. Dlaczego oni są w szatach Gryffindoru? To chciałem powiedzieć. Nie, autentycznie, chciałbym znać genezę, bo czy mi się wydaje, czy czasem noszenie szat poza Hogwartem też nie było zakazane w jakiś sposób? Znaczy, wiem, że w wersji na Xboxowej i w wersji GameCube'owej tylko Harry ma szatę Gryffindoru, a Ron, Fred i George mają normalny swój ubiór, czyli tam jakiś swój sweter. Ale mimo co mnie to zastanawia, dlaczego chłopiec, który przeżył i paczka w tym momencie, bo ogrywamy tę wersję gry, dlaczego noszą szaty Hogwartu poza Hogwartem? Dlaczego? Ja się chciałbym dowiedzieć. To jest jedyne, co bym bardzo chciał wiedzieć. Chciałbym odpowiedź na te pytanie. Bo mnie bardzo to ciekawi. Widzicie? Kurde, jestem coraz bliżej. Nie poddaję się. Jeszcze raz spróbuję. O kurde, 74, ja pierdziele. Ładnie.
need to do better than that, Harry. Kurde, prawie doleciał, prawie było. Nie oszukujmy się. Give it another go. Ow. Right on. Dobra. Jest, karta jest, widzicie? Mówiłem, ja się nie poddam. Nie ma takiej opcji w moim telefonie. Fajny w ogóle dźwięk swoją drogą zbierania karty. I w ogóle zobaczmy w folio magii, jak można. A na pewno można. Kogo żeśmy teraz zebrali? O, Merlin. Mogłem się tego spodziewać. Nie wiem, próbujemy jeszcze z tym stogiem siana, czy se darujemy? Chyba se darujemy, chociaż... Kurde, no nie wiem, kusi mnie to, żeby spróbować jeszcze raz. Bo może to jest znowu, kurde, druga karta tutaj schowana. Kto wie? Kto wie, ten wie, jak to się mówi. Dobra, jeszcze tak z dwa razy, z trzy razy i lecę dalej z koksem. O, zginąłem swoją drogą. Dobra, nie ma to tamto. Trzeba kończyć dzień w tym momencie. Tak więc w ten oto piękny dzionek właśnie sobie w tym momencie zakończymy, wciskając X. Mrs. Weasley woke them all early the following Wednesday. She took a flower pot off the kitchen mantelpiece and everyone grabbed a handful of flue powder. Harry had never travelled by flue powder before, and when he scattered the powder into the fireplace, he immediately swallowed a lot of hot ash. Diagon Alley! It felt as though he was being sucked down a giant plug hole. Harry tried to keep his eyes open, but the whirling made him feel sick. He closed his eyes, wishing it would stop, and then he fell.